Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie dzisiaj miniaturę w wykonaniu mistrza świata Anatola Karpowa. Jego przeciwnikiem był Sangla, imię nieznane, przedstawiciel Estonii, grane w drużynowych mistrzostwach Związku Radzieckiego w 1968 roku. Anatol Karpow gra kolorem czarnym i wygrywa super miniaturę. Partia trafiła do wszelkich książek o miniaturach. Zaczęło się pozornie spokojnie. D4, skoczek F6, skoczek F3, E6. Tu trzeba powiedzieć, że wtedy i później Anatol Karpow grywał gambit hetmański. D5, obronę Niemcowicza, goniec B4 i B6, obronę hetmańsko-indyjską. Te trzy debiuty ze sobą współpracują i po D4 realizują kompletny repertuar debiutowy. Przeciwnik zagrał C5. Nie wiadomo, czy się bał Karpowa, który wtedy już był, chociaż małym chłopcem, był bardzo silnym. Czy po prostu zawsze tak grywał. Co tu można grać czarnymi? No, można zagrać H6. Tak Karpow grał później, dużo później, w 2013 roku, w grze na fory. Goniec H4, C5, podrywamy centrum. Trzeba podrywać centrum, żeby biały nie zagrał E4, nie zdobył klasycznego centrum. Wymieniamy B6, goniec E2, goniec E7, C3. Roszada, roszada, goniec A6, goniec E2 i czarne mają bardzo dobrą grę. Anatol Karpow miał taką cechę, że nie wygrywał partii szybko. On lubił pograć, robić manewry. Wygrał bardzo mało miniatur, ogrywał pozycyjną grą. Przeciwnicy nie rozumieli jego manewrów. C7, C5. I to już jest bardzo dobre, jak posunięcie, jak białe zbiją. Czarne wprowadzą stępem gońca. I jeżeli białe kiedyś dojdą do E4, będzie odmiana obrony sycylijskiej. Widać, że czarne grają, znaczy białe, przepraszam, grają na remis, jakby się bały i grają na to remis sobie spokojnie. CD4. Wcześniej wtrącano wymianę gońców na F6, czarne odbijały hetmanę w tej partii, białe odbiły pionem i to jest nowinka. Nikt tak więcej nie grał wtedy, w tym czasie. Stąd widać, że gra białego była trudna. Co zagrać czarnymi? Obiektywnie pozycja jest minimalnie lepsza, ale kiedy białe grają debiut kolego z gońcem na G5, co niektórzy nazywają debiutem angielskim, często gramy hetman B6, żeby atakować piona D4 i piona B2. Hetman B3. Tu wiemy, że wymiana hetmanów bardzo często jest korzystniejsza dla strony, która ma zdwojone piony. Te zdwojone piony są niegroźne. I tak grano w mistrzostwach drużynowych Azji, w Azji, a w Europie Anatol Karpow zagrał skoczkiem na E4. Zagrał skoczkiem na E4. I gdyby czarne zagrały, znaczy przepraszam, gdyby białe zagrały goniec D2, to po skoczek C6 E3 skonsolidowałby pozycję. Jednakowoż miałby jakiś problem z czarnopolowym gońcem, który stałby ze złej strony.
Sangla odszedł gońcem na f4. Odszedł gońcem na f4. Anatol Karpow kontynuował rozwój. Skoczek c6. Jak widzimy, nikt nie chce wymieniać hetmanów. Gdyby teraz białe wymieniły hetmany, ab6, skoczek c3, goniec b4, skoczek d2, król d2, d5. I to nie jest łatwo wykazać, to nie jest łatwa pozycja, ale drodzy widzowie, musicie mi uwierzyć, że zdwojone piony po wymianie hetmanów nie są słabością. Słabość jest wtedy, kiedy można ją wykorzystać. Tej słabości nie można wykorzystać, w szczególności nie można atakować wieżami wzdłuż linii B. Wracamy do partii. Sangla zagrał spokojne E3. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że Karpow prowadził posunięcie, którego już nikt potem nie grał. Do tej pory nikt tego posunięcia nie grał. Goniec B4. Co grać białymi? Odpowiedź jest prosta. Tak jak się pytam małych dzieci. Czy białe są w debiucie, czy w grze środkowej? Białe są w debiucie. W debiucie wprowadzamy do gry figury. Skoczek C3, goniec A5, wieża C1. Roszada z równą pozycją, z równą pozycją. Niespodziewanie dla siebie. Białe zagrały skoczek D2 i po G5. Bardzo silny ruch. Okazało się, że goniec się nie bardzo mieści. Gdyby przyszedł na E5, nastąpiłoby F6, wobec czego goniec zbił na G5. No i teraz zadanko w stylu zagraj jak Karpow. Myślimy sobie. Oczywiście widzimy motyw taktyczny, niebroniona figura, słabo broniona figura, goniec bije D2, no trzeba odbić skoczkiem. I co teraz? Jest niebroniony skoczek, który atakuje gońca, ale wygrywa posunięcie hetman A5. Z podwójnym uderzeniem na skoczka, na gońca. Pion E3 okazuje się, że źle stoi. Gdyby goniec wyszedł i była roszada wykonana, to nic złego by białego nie spotkało. Widzimy w pozycji na diagramie miniatura 11 posunięć. Białe tracą materiał. Nie pomaga obrona. W tej partii białe poddały się. Nie pomaga obrona skoczka. Bo można zbić gońca od razu skoczkiem, a można wtrącić wymianę na D2 i zbić hetmanem. Na G5. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Figura zapiona to za mało. Sangla się poddał. Anatol Karpow wygrał super, super miniaturę. Zanim podziękuję wszystkim za uwagę, chciałbym poprosić o wsparcie na nasze konto. Dostaliśmy duże wsparcie z intencją donatora zakupu komputera. Komputera, który poprawi nam transmisję, który umożliwi nam podgląd wielu okien, przez co będę patrzył w komputer i będę widział dużo, nie będę musiał przełączać
okien w trakcie transmisji, co zawsze może jakieś głupstwo zrobić. Jeszcze raz, pod filmem jest konto, na które można przelać bezpośrednio, bądź na to same konto, za to prawie automatycznie poprzez zrzutkę pomagam to na konto fundacji. Dziękuję bardzo za uwagę.